W 2015 roku gruchnęła wiadomość o tym, że pod Wałbrzychem w tunelu kolejowym znajduje się pociąg pełen zrabowanych dóbr przez nazistów. No, pociągu jeszcze na początku 2016 roku nie odkryto, ale nawet mieszkańcy zaczynają demonstrować, domagając się przeprowadzenia w końcu tych prac, które mają doprowadzić do odnalezienia owego złotego pociągu. Ale okazuje się, że powojenne skarby ukryte przez Niemców znajdowały się także na żarskiej stacji kolejowej. Tutaj za moimi plecami znajdował się niegdyś budynek, który był siedzibą poddyrekcji żarskiego dworca, siedzibą tymczasową oddziału drogowego. Tego budynku dzisiaj już nie ma, pozostała tylko ta część, ten fragment, który po prostu świadczy o tym, że kiedyś tutaj ten budynek był, który został uwieczniony na licznych przedwojennych pocztówkach. To właśnie tutaj, pod tym budynkiem nieistniejącym, znajdował się schron przeciwlotniczy, w którym postanowiono w lutym, a dokładnie zapewne 13 lutego 1945 roku, zdeponować bagaż osobisty, który mieli ze sobą ewakuujący się w pośpiechu Niemcy. Pociągi ewakuacyjne były przepełnione, więc po prostu, żeby wszyscy się mogli zmieścić, postanowiono odebrać Niemcom część tych rzeczy, które ze sobą zabrali, i właśnie złożyć ją w magazynie, który był wcześniej schronem z solidnymi metalowymi drzwiami, tak więc no, zabezpieczono kłódami tenże dobytek, który zostawili tutaj uciekający przed Armią Czerwoną Niemcy. Po wojnie tutaj w Żarach pracowało sporo Niemców, zwłaszcza na kolei. Mimo przybycia polskich oczywiście kolejarzy, niemożliwe było szybkie uzupełnienie stanów osobowych, więc pracowali tutaj Niemcy i jeden z takich tutaj pracujących Niemców poinformował szefostwo oddziału drogowego inżyniera Ludwika Popławskiego o tym, że tenże skarb został w budynku, wypalonym budynku poddyrekcji, zdeponowany. Był 28 luty 1946 roku, no i postanowiono tam zajrzeć. Rozpoczęto prucie tychże stalowych, solidnych drzwi, no ale sprawa się szybko rozniosła po mieście, ludzie zaczęli o tym mówić. Przypadkiem dowiedział się również o tym pracownik miejscowej milicji obywatelskiej, szef pionu śledczego Franciszek Franciszkiewicz, który doniósł swojemu szefowi, Janowi Sendłakowi, o tym, że tutaj znajduje się skarb, a kolejarze zaczynali dobierać się do tego bogactwa. Oczywiście milicjanci postanowili, że tej sprawy nie zostawią, no ale się okazuje, że kolejarze nie chcieli podzielić się tą zdobyczą z milicjantami. Z powojennych relacji wynika, że milicja obywatelska blisko współpracowała z tymczasowym zarządem państwowym, który później zostanie przekształcony w urząd likwidacyjny, który miał za zadanie zabezpieczać mienie poniemieckie, więc milicjanci w poczuciu obowiązku postanowili tutaj przeprowadzić komisyjne spisanie rzeczy, które się tutaj znalazły, zabezpieczyć te rzeczy. Z tym zabezpieczeniem po wojnie poniemieckiego mienia różnie bywało. Często starostowie donosili do władz wojewódzkich, że milicjanci sami sobie robili różnego rodzaju prywatne magazyny, więc
trudno oceniać szczerość intencji milicjantów. Niemniej jednak, kiedy pojawili się tutaj funkcjonariusze MO, doszło do otwartej scysji. Padło wtedy wezwanie do tego, żeby tutaj przyjechać, żeby zadzwonić, żeby tutaj przyjechał Władysław Piegza, który był szefem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ten bardzo szybko zareagował, pojawił się tutaj 1 marca 1946 roku. No i w bardzo nieparlamentarnych słowach do milicjantów odezwał się, żeby stąd wypiętego, bo nie mają co tutaj robić. No, milicjant poczuł się mocno dotknięty tymi słowami komendanta Urzędu Bezpieczeństwa, który poza tym miał ze sobą kilku funkcjonariuszy pod bronią, a zatem milicjanci się wycofali. No ale starszy sierżant podchorąży Jan Sendłak, komendant Żarskiej Milicji Obywatelskiej, no, poczuł się urażony. Jego duma została naruszona, a zatem wydał rozkaz zabrania ze sobą broni ostrej, a nawet granatów, więc cała obsada żarskiej komendy przyjechała tutaj uzbrojona po zęby. No i o mały włos nie doszło do otwartej bitwy pomiędzy UBK-ami a milicjantami. No, przewaga liczebna była po stronie milicjantów, dlatego też to oni dokończą akcję zabezpieczania. No ale okazuje się, że kiedy oni się już tutaj pojawili, to cała wręcz rzesza ludzi była w tym magazynie i zaczęła wynosić różne rzeczy, a nawet ujawniono, że w tych podziemiach był Simplicjusz Strach, czyli przewodniczący miejscowego PPR-u, który też wynosił rzeczy. No oczywiście tłumaczył się, że chodziło o zabezpieczenie tego mienia. No, byli także kolejarze i inne osoby, które po prostu tutaj postanowiły zaopiekować się tym pozostawionym przez Niemców mieniem. Zachowały się spisy tych rzeczy, które tutaj znaleziono. No, z dzisiejszego punktu widzenia nie były to rzeczy szczególnie wartościowe, chociaż no, nie, można też przypuszczać, że nie wszystkie rzeczy zostały tutaj w tym spisie ujęte. No, a można tam znaleźć maszyny do pisania, różnego rodzaju ubrania, radioodbiorniki, które oficjalnie spisano, a sprawę postanowiono zatuszować. Sprawę, no, która groziła niezłym skandalem, gdzie przedstawiciele służb mundurowych o mały włos nie starli się tutaj na dworcu z użyciem broni, a może i nawet tych granatów, które ze sobą milicjanci zabrali. W całej sprawie ciekawa jest postać inżyniera Ludwika Popławskiego, który był członkiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Był człowiekiem, któremu na pewno leżało na sercu to, by tutaj z miasta, jak również z powiatu, nie wywozić mienia poniemieckiego. No, w latach powojennych pojawiali się tutaj różni przedstawiciele zjednoczeń, ministerstw, różnych służb, którzy załatwiali sobie potrzebne rzeczy. No, przy okazji dochodziło do szabru, już teraz indywidualnego, obok takiego szabru, który można byłoby nazwać instytucjonalnym. Ludwik Popławski na przykład 16 października 1946 roku na forum Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zgłosił wniosek, aby zakazać wywozu z terenu powiatu jakichkolwiek rzeczy za wyjątkiem złomu. Także widać, że problem wywożenia stąd różnych przedmiotów był problemem bardzo nasilonym w tamtym czasie. No a szef oddziału drogowego, który był bardzo aktywnym z pionierów polskiej administracji, chciał tym niekorzystnym zjawiskom zapobiec. No tutaj warto jeszcze odnotować, że Ludwik Popławski był redaktorem Biuletynu Żarskiego, czyli tak naprawdę pierwszego powojennego czasopisma, które wydawał. Był także inicjatorem powołania spółdzielni
zdrowia, która miała rozwiązać problemy związane z brakiem dostępu do opieki medycznej ze strony mieszkańców powiatu, co spotkało się z kontrą ze strony wspomnianego szefa żarskiego PPR-u, który twierdził, że takie rozwiązanie to tylko w krajach kapitalistycznych i możliwe jest jedynie funkcjonowanie takich spółdzielni w okresie przejściowym. Tak więc, no cóż, sprawa tego żarskiego skarbu została wymazana niejako z historii miasta. Papiery trafiły ad acta, no a dzięki naszemu widzowi Janowi Grzelakowi dowiedziałem się o tej sprawie, która została opisana na łamach październikowego numeru czasopisma Odkrywca w 2010 roku. I tam zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym opisem tej jakże ciekawej akcji, gdzie o mały włos w Żarach tutaj nie doszło do walki pomiędzy UB a milicją o skarb na żarskim dworcu. Dziękuję Państwu za uwagę.